na mecie będziemy ważyć na różne sposoby. Jak nie będzie potem lepiej, no to... Tego gruścia z kawy. Powiedzą, przejdą plecaki i będziecie je odbierać. Czekamy też na dowódcę, który się zjawi. Jeżeli dowódca mnie słyszy, to proszę. Proszę do dody i zaczęły być... Jak pracował, to bym dawno umarł. Jak wysiadł pół morzy, to gdzie się dokonował? W tym roku odrobineczkę się ruszy, bo miejsce startu jest przesunięte. Uwaga! Liczymy! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, brawo! Brawo! Brawo Łomża! I wiem, że jest Artur Pelo i Podraszkę. Podraszkę u nas wyciężał. Ale Artur Pelo tej dzisiaj skóry łatwo nie sprzeda. Wiem, że przyjechał wygrać. Dwaj wielcy dzisiaj na półmetku są. To jest godzina 34, to jest nowym rekordem. A co będzie na drugiej połowie? Trzymamy kciuki za was, panowie. Dariusz Guzowski. Witamy, witamy. Jest piąty. Numer 55. Jest to Piotr Szymczak. Podglądamy. Gołowki. No to mamy. Podinspektor Arkadiusz Herman, tak? Witamy cię. I Gwadera. On już tu u nas nieraz biegał, nieraz z numerem 121. Tęczy złamane 3.14. Paweł Podraszwy. Szkoła Policji w Słupsku. Paraz drugi jest zwycięzcą maratonu Komandosa. Brawo, brawo i gratulacje, Pawle. Dziesiąty Guzu, 19 Herman, ty jesteś 24. To się muszę sprężać. A drużyna jak? Nie wiem. Drugi młodszy aspirant, Andrzej Stefański, komenda policji Elbląg. I na trzecim miejscu staje uczestnik wszystkich maratonów, aspirant sztabowy Dariusz Guzowski. Także zwycięzca wraz ze Stefańskim, Stefańskim ubiegłorocznym, Guzowski poprzednie. Drużynową. Ty chyba wiedzieli, że wygrają jednakowe zdrowie. 29 punktów. Kto nie wierzy, że to szkoła, to odwróćcie się plecami, albo chociaż jeden, panowie. Tak? Jest to obsługa techniczna, że telewizor włączyć. Brawo, brawo dla nagrodzonych drużynówek, tak jest. Bohaterowie dzisiejszego maratonu. Teraz panie stoją i klaszczą. Jeśli mogą moją prośbę spełnić, bardzo proszę. Tam czerwone helenki się wyrwały, czarne helenki się wyrwały. Andrzej Stefański.